Witam wszystkich serdecznie. Dość długo mnie nie było i nie wypuszczałem żadnego filmu na moim kanale, ale ostatnio zbudowałem instrument, konkretnie gitarę, która w niektórych momentach może być kontrowersyjna, bo złamałem tam kilka kanonów i dzisiaj o niej wam chcę opowiedzieć. Przyczyna wybudowania gitary, którą chcę wam dziś zaprezentować, ma swój początek od drobiazgu. Mój kolega Maciek sprezentował mi kiedyś mostek tremolo do gitary typu Stratocaster. Rzuciłem wtedy od niechcenia, że kiedyś coś do niego dorobię. Po jakimś czasie postanowiłem wykorzystać ten prezent. Skoro mostek, no to gitara. Do realizacji podszedłem budżetowo, tak samo jak w przypadku pozytywu organowego, który już prezentowałem na moim kanale. Za materiał posłużyły mi pozostałości, które wykorzystywałem do realizacji różnych swoich pomysłów. Ponieważ deski, które znalazłem, były sosnowe, postanowiłem złamać zasady budowania gitar elektrycznych, które wykonywane są z innych gatunków drewna, na przykład mahoniu, klonu, jesionu czy drewna palisandrowego. Wobec tego moja gitara będzie cała z drewna sosnowego. O ile korpus gitary się jeszcze w jakiś sposób obroni, to szyjka i podstrunnica na pewno nie powinna być z drzewa sosnowego. Ja jednak i te elementy wykonałem z sosny. Budowa instrumentu, podliczając czas pracy, zajęła mi około miesiąca. Osprzęt do gitary też jest budżetowy, czyli dla przykładu najtańszy komplet kluczy czy przetworników. Ponieważ wzorowałem się na typie gitary Stratocaster, z racji tego, że podarowany mostek był z takiego modelu, instrument, który powstał z sosnowych odpadów, nazwałem Kramus Sosnocaster. Przy sugestii innego kolegi, też lutnika Jarka. Całkowity koszt budowy określam na około 450 zł bez robocizny i oczywiście mostka, bo to był prezent. A teraz przyszedł czas na test i ocenę gitary przez profesjonalistów. Dzisiaj znowu tu goszczę moich dwóch kolegów, którzy już kiedyś na moim kanale występowali. Maciek, kiedyś rozmawialiśmy o gitarach firmy Jolana, a Jurek był z kolegą Arturem, gdzie mówiliśmy o defilach i pierwszych produkcjach tej fabryki dolnośląskiej. Witam was serdecznie i dziękuję, że chcieliście zaszczycić swoją obecnością w moim skromnym miejscu, w którym robię filmiki o różnych sprzętach muzycznych. Witamy również. Maciek, jako profesjonalny lutnik, szkolony lutnik bym nawet powiedział, bo takie szkoły robił, i praktyk wieloletni, jego gitary były znane właściwie, można powiedzieć, w całej Polsce. I drugi mój kolega Jurek, mistrz gitary, bo jest niekwestionowanym mistrzem gitary, świetnym instrumentalistą, wydadzą sąd, tak bym to określił, na temat tego instrumentu. Jak na moją obserwację pierwszą, to co mnie urzekło? Od razu nie jest ciężka ta gitara. Jest taka w średniej wadze. Tutaj widzę, jest sklejony kawałek, bo to jest taka sklejka też. Nie? Bo ponieważ drzewo samo było za cienkie, tak. A mostek, który tam operuje sprężynami, ma pewną głębokość, więc niestety musiałem jeszcze dokleić tu z tyłu kawałek sklejki, żeby pogrubić tą dechę. No i jest żeby taki mógł mostek założyć. Standardowy wymiar tej gitary. Natomiast co mnie urzekło, na przykład Fendery, wszystkie Stratocastery i Squiery i w ogóle właściwie większość Fenderów
w basach w okolicy 12 progu ma głuchy dźwięk. Jest taki. Tutaj wszystko wybrzmiewa, jest sustain. Ten dźwięk się nie rozdwaja. Idzie praktycznie do końca. I jeszcze sobie gra. W Fenderach. Fenderach jest tak, że on się szybciej kończy. Jest jakieś takie rozdwojenie, nie wiem na czym to polega, czy na bliskości magnesów, czy na... nie wiem na czym, ale tutaj tego nie ma. Tutaj co tego cię zaskakuje? Co mnie zaskakuje, bo się drugi raz z tym spotkałem w życiu, że gitara typu Stratocaster nie ma tych właśnie głuchych dźwięków. Jedne gitary to są gitary Darka Kozakiewicza, który też robi gitary i też nie ma tych długich dźwięków. I to jest druga gitara, gdzie nie ma... Nie ma tych wilków, jest czysto do końca, wybrzmiewa wszystko jak należy. Jednak drzewo ma wpływ na brzmienie gitary, obojętne, już nie mówię o gitarach akustycznych, czy powiedzmy jakichś takich pupudłach, czy całkowicie klasycznych gitarach, gdzie tam wiadomo, że są pewne kanony i zawsze tego typu instrumenty, chociażby tak jak skrzypce czy wiolonczele, zawsze mają na przykład świerkową górę, jakąś tam jaworowe dechy. Ale stół, też mogą mieć znaczenie progi, bo tak samo w Darka Gitara Kozakiewicza są progi tutaj też, są niskie i wąskie. I, wąskie. Tak. I generalnie to jest oczywiście kwestia gustu, bo jedni lubią grać na szerokich, jedni na wąskich. Wiesz, czemu takie progi tu są założone? Były najtańsze. No w porządku, to jest nisko budżetowa, okej, to już wiemy. Natomiast walor jest niewątpliwie... Czy jest czysto? I on sobie brzmi i jest niezmącony niczym. Ja myślałem, że to jest kwestia odległości przystawek od strun, które potrafią wytworzyć pole magnetyczne i zakłócać pracę struny. Natomiast tutaj widzę, że jest dość... takie standardowa odległość. Ja widzę, że jest dość wysoko nawet ten pick-up. A to nie jest przecież taki słaby pick-up, bo to jest Wilkinson. Nie. Tu jest akurat Wilkinson. Tutaj są takie dość duże magnesy, dość szerokie. Miałem cały komplet tych trzech przystawek. Kupiłem je w komplecie, ale niestety ta przystawka tutaj mostkowa padła mi. No i miałem Wilkinsona mostkową przystawkę, więc tu założyłem, że tak można powiedzieć, troszkę nie z kompletu tego jest. Nie szkodzi, to jest dozwolone. Jak czasami zakładają te mini humbuckery, to jest w ogóle co innego. Także to tak może być. I ja jestem po prostu bardzo mile zaskoczony tą gitarą, powiem szczerze, i zawsze to będę powtarzał. No. Była twoja trzecia gitara? Czy... Jeżeli chodzi o całkowite takie wykonanie z podstrunnicą i z szyjką i ten, to pierwsza, bo tą gitarę, którą replikę wykonałem naszej gitary polskiej Samba, to no jednak uważam, że jest to replika, bo ja tam wiele rzeczy po prostu sam zrobiłem w tej gitarze, włącznie z mostkami, vibrato i tak dalej, ale szyjkę miałem oryginalną od Sampy Go. No, bez progu, bez niczego, ale była jednak oryginalna. No to pierwsza. No to ja powiem tak, że naprawdę jest wykonana nieźle, choć oczywiście 100 błędów tutaj jest, takich... No jak się patrzy wizualnie, nie? Proszę bardzo, wymień. No sobie patrz, już tutaj jest jakieś takie... Wymień, a pogadamy później. No tak, no to mówisz teraz też o, może o bardziej estetyce. No oczywiście no. O estetyce i ten, ale wracając do tego, co Jurek mówił. Z tymi, co wibrują struny, od 12 progu, coraz więcej, no na E-strunie. To jest problem wielki. Ja jak robiłem gitary, to też raz na jakiś czas pracownicy, którzy u mnie składali gitary, mówią: majster, chodź, bo znowu jest wilk, nie? Ja mówię, no ale słuchajcie, przecież już wam tyle razy mówiłem i sami żeście to robili, że tak, jak wisiało 10 desek i 10 szyjek nowych, skończonych i one szły do składania. No i tam Tadek, powiedzmy, że wziął przykręcił szyjkę, założył struny i pierwsze co patrzyli, czy ten wilk jest. O Jezus, jest tu ogromny wilk. No to ja mówię, to słuchaj, odkręć tą szyjkę, weź drugą,
nową, tamtą założysz do innej deski, a tą nową szyjkę założysz tu. No i zobaczymy, co się dzieje, nie? Wszystko w porządku. Po zamianie. A, czyli jednak ma wpływ tak, deska czyli razem? Deska z, czyli kompatybilna musi być. Deska z szyjką musi być kompatybilna. No, bo to chodzi o częstotliwości. Bo tutaj chodzi o... Ale widzisz, w Gibsonach na przykład nie występują tego typu zakłócenia, a jeżeli nawet, to bardzo niższym No tak, ale to jest gitara w całości skonstruowana. Nie tylko, bo te, w tych podróbach japońskich były gryfy przekręcane, sam miałem gitarę i bardzo dużo tych... Nie było tego. No. No ale no Stratocaster akurat tak. Akurat Fendery mają coś takiego. Telecaster na przykład. Właśnie Telecastery mniej. Telecastery tak. Mniej. Nie bo wiem, to jest, chodzi o kształt gitary. To jest wiem, troszeczkę tak. Inny typ gitary, aczkolwiek nie no, bardzo nie odbiegający od Stratocaster. Też się zdarza, ale dużo mniej niż w Stratocaster. No. A może widzisz, bo w Gibsonach nie ma, bo Gibsony są przeważnie z mahonią, a jednak te gitary nie są z mahonią. No tak, no to jasne. Tutaj z tego typu drewnie może to występować częściej. No a jak? Bo w ogóle mahoń to jest bardziej muzyczny niż na przykład Olcha czy coś. Tak. Czyli gitary Stratocastery Fendera nie są robione z mahonią. Nie. Czy to jakie drzewo? Bo ja wam powiem tak szczerze, że ja nawet nie wiem, jakie drzewa się używa. No słyszałem jesion bagienny, klon, tak. Słyszałem jesion. Ostatnio sosna. Ale jeszcze o sosnie wam jeszcze powiem. Jak pracowałem w Osbornie, to tam robiliśmy te gitary Parker. No, oni wpadli na pomysł, żeby tak zrobić taką serię właśnie deska ze świerku. I taka sprawa wyszła, zrobili parę tych desek i po prostu dali Meksykom, bo Meksykanki tam na szlifierni, gdzie to szlifowali, wzięły to. To tak szybko zeszlifowali, że stracone wymiary w ogóle za cienkie z deski i wszystkie poszły do kosza. No bo i sosna, i świerk jest właściwie drzewem miękkim. Nie, no tak, no miękkim jest. Ale już nie mówię o lipie, bo lipa też jest. Ale one tak robiły te wszystkie inne gitary, było w porządku, nie? I ten to oni powiedzieli, nie, to już takich eksperymentów nie będziemy robić więcej. Ja na tej gitarze mógłbym grać. No jest na tyle fajna, ona ma troszkę inny tutaj, bardziej płaska. Oryginalny Stratocaster ma radius 9, a tu jest 12. Ona tu jest lekko skręcona, tak? No jest jak zauważysz, stosunek siodełka do podstawy. Tak, gdzieś? Maciek już to powiedział, bo niestety to drzewo, pomimo tego, że tu jest pręt dwustronny założony, ale jednak sosna jest takim drzewem, że... Ale to się nie przekłada w żaden sposób na jakieś negatywne skutki, bo ona wybrzmiewa... Na razie gra. Ale wiecie, gdybyś na przykład robił także częściowo, gryf najpierw wycięty, z grubsza obrobiony i odłożyłbyś. I to by sobie... Ileś czasu sezonować. No, powiedzmy, żeby sobie poleżało z 2 tygodnie, nie? Mhm. I po tych 2 tygodniach znowu jakiś etap znowu pokonujesz, ale nie do końca. No. Żeby nie całość robić za jednym strzałem. Widzę, że główka jest trochę cofnięta w stosunku do... Za dużo. Za dużo. Oryginalnie powinno być tak gdzieś w tym miejscu. Tu jest duży, tak. Duży skos i te koło 9 mm jest. Jurek, tutaj jest wiele błędów zrobionych. Ale to nie jest Stratocaster, tylko to jest Sosnocaster. Może tak być. I to absolutnie nie przeszkadza w graniu. To ja wam jeszcze powiem, że cała szyja jest lekko szersza niż Stratocaster. A to jest akurat plus. Stratocaster ma wąższą szyję. Nie lubię tych wąskich szyjek. Ja mam łapę taką. I jeszcze jest jedno. Pokaż. Patrz. Odległość między środkiem struny, osią do brzegu jest zostawione tu około 3, powiedzmy nawet 4 mm. I tak powinno być. A Stratocaster ma bardzo i to jest ucieka struna. Ucieka cholera. I słuchaj, i wiele tych zachodnich gitar ma tak zrobionych, nie? Ja tego nie rozumiem właściwie. Przecież to tyle lat jest argument. Są postulaty. I nikt sobie z tego nie zrobił. Patenty są zastrzeżone. Ale posłuchaj, albo było tak. Tu było bardzo wąsko, a tu odstawało. No to wiadomo, że to się główką, ale tu, gryfem się rusza. Tak powiedzieli. U nas te gitary idą jak Bóg. Na razie to sobie tak tutaj brzdąkamy cały czas na sucho i chłopaki obgadują tą moją gitarę, którą
zrobiłem, ale zaraz ją podłączymy, żebyście mogli usłyszeć, jak ona tam się mniej więcej odzywa na wzmacniaczu. Ja się w międzyczasie żegnam z wami. W miarę czasu może jakiś znowu odcinek zrobię. Mam go ostatnio bardzo mało i nie robiłem żadnych dodatkowych filmów, ale mam parę tematów, które chcę poruszyć znowu na moim kanale, więc do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, wszystkich pozdrawiam serdecznie i zaraz usłyszymy, jak ta gitara się odezwie.